to zajebisty odcinek się zapowiada. O, to chodziło! Wcisnąłem sprzęgło i hamulec. A nie do sklepu. Już podjechał tu. Witam was bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, w kolejnym odcinku na kanale na Supermoto. Dzisiaj jest niesamowita przemiana w moim ubiorze. Mam na sobie kurtkę, cały mój secik dzisiejszy. Słychać mnie trochę gorzej, może dlatego, że mam dwie kominiarki na sobie. Mam również na sobie dresik, troszkę brudny, bo grzewałem właśnie przy DRZ-cie trochę. Mam pod spodniami takie grube skarpety. No i geterki oczywiście, kalesonki ładne. Także dzisiaj nie zmarzniemy. Mam nadzieję, że uda nam się przejeździć cały dzisiejszy dzień w tym odcinku i nie zatrzymać się ani razu na dogrzanie się. Ja musiałem sobie jakoś poradzić, bo dopiero zamówiłem sobie odzież termiczną. Jak zawsze się z tym spóźniam i zamiast zrobić to w okresie letnim, to dopiero na zimę, gdzie po prostu już nie ma czasu na takie rzeczy. Osoby obserwujące mnie na Instagramie wiedzą już, że dostałem funkcję utworzenia swojego kanału nadawczego i tam właśnie będziemy wrzucać wszystkie informacje z ważniejszych o kanale, o tym co robimy, co planujemy, gdzie będziemy jechać, gdzie obecnie się znajdujemy i tak dalej, więc polecam śledzić. A ten chłopotka tema to zapierdziela! Poczekaj na mnie! Dobra, ja go nie dogonię, nie ma sensu to tak ciągnąć, cisnąć. Chyba mu się śpieszy. Ja takich manewrów nie wykonuję, bo mój motocykl nie jest przystosowany do przyspieszania. Czkawka mi się załączyła. Jak mi się już czkawka załącza, drodzy widzowie, no to ta czkawka mnie nie opuści chyba raczej przez cały dzień. No o jest, znowu się powtarza. No kurde, nie potrafię nic powiedzieć. O jest, przez to... To zajebisty odcinek się zapowiada. Dzisiaj czkawka cały dzień. No tak szczerze widzowie, ja nawet nie wiem czy mnie... Oj... No nie... Mam założone bardzo dużo warstw dla siebie, w tym też na głowę. Słabo słyszę nawet siebie. Więc... O jest. Więc nie mam pojęcia czy mnie będzie w ogóle słychać na kamerze. Chciałbym tutaj wykonać moją pierwszą gumę od dawien dawna. Mam nadzieję, że w gumowaniu mi ta czkawka nie będzie przeszkadzać za bardzo. Mam jedynkę, damy dwójkę może. Nie no, fajnie idzie. Ja będę dzisiaj bardziej zmęczony tą czkawką niż chyba jazdą samą sobie. Jakie są sposoby w ogóle na czkawkę, żeby się jej pozbyć? Kiedyś za młodu, jak takie tematy się przewijały, to każdy mówił, że wystarczy kogoś przestraszyć. Ktoś mnie musi przestraszyć. Albo sam się muszę przestraszyć. A najlepszym sposobem, żeby się przestraszyć, jest przekroczenie swoich możliwości. Ja nie wiem, co ja próbowałem w tym momencie zrobić, ale było to tak ch**owe, że nie wiedziałem, jak z tego kompletnie wyjdę. Nie potrafię jakoś podczas kombo utrzymać tego punktu balansu i lecę po prostu na samym gazie, co jest no uciążliwe. Ja wiem, co spróbuję. Spróbuję to zrobić na jedynce, bo ja przy niższej prędkości się tak nie boję. O to chodziło, o to chodziło! Leciałem na gumie, wcisnąłem sprzęgło i hamulec. Teraz jakoś długo kręci, nie wiem o co chodzi. Może mu paliwa tak brakło? Startujemy sobie tak. To już lepsze kombo. Jeszcze zapomniałem się wam pochwalić, zobaczcie. Nowe lusterko. Co prawda troszeczkę przydłużę, ale co ważne, jest to chyba jedyne lusterko dolne, które posiada homologację. To jest trudne do ogarnięcia. Oho, tablica mi się odkręciła. A kurde, dyszki tylko potrzebuję, bo mi blacha lata. Dzięki. Spadana. Czasem trzeba, dokładnie w tych czasach. A ja już w końcu się ubrałem, wiesz, milion warstw pod spodem i można jeździć. Tak, teraz można jeździć. To wygodnie ci jest z tym handbrake'iem?
Tak, zajebisty jest temat. Łapie fajnie, lepiej działa niż nożny. No bo też mają sobie na kciuk, nie? No są też takie na kciuki, to na tor. W motorsporcie, na tor, nie? Wiesz, ja jestem już tak przyzwyczajony. Tak, że jeden palec tu, drugi tu i... Na kciuka jest spoko jak się ściga. Mi kciuk tu trzyma, nie? Jak ja na kole jeżdżę i bym kciukiem hamował, no to by mi ręka po prostu spadała, bo bym miał tu palec i... A tak to wiesz, mam tu grip kciukiem i... Tak, jeszcze latam, dopóki śnieg nie spadnie, albo mandatu nie dostanę. Założysz tu na kolce i będziesz latał na kolce. Tak, siemano. Zawsze. Tam już temat jest kręcony na 100%, że mi dowód zabrali. Ale drugi raz nie dam sobie odebrać. Nie ma takiej możliwości. Oni już widzieli, oni mnie już zobaczyli. A jak już zobaczyli, to na pewno w którymś miejscu się na mnie przyczają, żeby po prostu, nie wiem, doczepić się byle czego, chociażby nawet tego, że kierunkowskazu czasem zapomnę użyć. Ale nie, ja mam oczy dookoła głowy. Lusterkę sobie nawet poprawię, żeby więcej widzieć. Dzięki. Zostałem przepuszczony. I super. Wstyd mi trochę, zobaczcie na moje dresiki. Brudne, tu są brudne, tu są brudne. A wszystko przez to, że dotknąłem się parę razy po prostu łańcucha. A już przepuszczam, nie ma problemu. Ale ładny zegar. Po ostatniej mojej kontroli odezwało się też sporo ludzi, drodzy widzowie, takich wiecie. Bo bardzo dobrze, skończy się jazda po mieście na przelocie. Nie wiem, czy ci ludzie mnie oglądają, którzy tak piszą, ale tutaj tylko tak nadmienię, że jeżeli przeszkadza ruch uliczny, no to trzeba było po prostu się nie wprowadzać do miasta, że tak powiem. Bo jakby nie patrzeć, średni ruch uliczny jest na poziomie decybeli 90. Ktoś głośno jeździ, chuj tam, wrzućmy wszystkich do jednego wora, wszyscy motocykliści są źli. To równie dobrze, ja bym mógł powiedzieć, że zakażmy jeździć samochodom, bo każdy kierowca jeździ po pijaku. To taki sam przykład, widzowie. Wrzucamy po prostu wszystkich do jednego wora, no to co jest takie... No według mnie bez sensu. Ciekawe, czy dzisiaj ktoś w ogóle motorkiem przyjechał. Są wszyscy kurde kierowcy. Dzisiaj przyjechali sami tacy, można powiedzieć, ciepło jajca. Ciepło jajcowi. Ciepło jajcowi, ciepło jaj... Ciepło jajeczni, o! Sami ciepło jajeczni. Kaczucha będzie tu. No i elegancko. Kaczucha, jedziemy robić wheelie kaczucha. Może sobie hełm zapnę na jeszcze. Praca w straży miejskiej musi być zajebista. Jedziecie sobie tak, o, za dużo mandatów nie nakładacie, tylko jak ktoś krzywo zaparkuje albo bez biletu. Oj, pięknie, mamy włamanie do sklepu. O, ziutek z Biedką. Już pan jechał tu? Nie, o, okej, dobra, może być. Myślę, że się kręci, żeby przez pasy przejść. Kurde, z czego ja się tak męczę, zamiast kurde normalnie na lewek ich wszystkich wziąć. To ja tu stoję i czekam tak grzecznie. Da się? Da się. Beka! O Jezu, znowu czkawka. A więc drodzy widzowie, to by było na tyle w tym odcinku na kanale. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz ten komentarz. Ja was żegnam, widzimy się w następnym odcinku na kanale. Pozdro, siema, cześć!